przekaże pan datę 4 czerwca? No to było 89 ten. Tak, ten. Dokładnie. A to ja wtedy byłem ten. NZK jeździłem kierowcą. Wtedy jeszcze strajkowali, to tak jedne rzeczy było. Narzędziliśmy, siedzieli całą noc, stosowaliśmy normalnie. Zdaję, jak pan wspomina tamten dzień, tamten moment tych przemian? W sumie to ja specjalnie mnie się nie odczuli, bo myśmy mieli właśnie swobodę po mieście wtedy, jak stan wojenny, bo to wszystko, myśmy mieli swobodę, myśmy mieli te przepustki, także my jako kierowcy to już mieli luz, tak to mówię. Dużo nie, to może ktoś inny odczuł, ale ja to nie. A... trochę tam no jest, bo tak. Zmiana się zrobiła, nie? Ale tak sobie coś takiego konkretnie, to ja tak specjalnie nie odczułem, żeby to tak o, do bitwy. Tak, a czy te przemiany, które nastąpiły, ocenia pan pozytywnie, czy raczej negatywnie? Raczej pozytywnie. A dlaczego? Większa swoboda w tej chwili jest, bo przedtem, jak to mówią, jak ktoś chciał, no to przyszedł policjant, bo mną pałką i był po wszystkim, a teraz już jest, nie można tego, już jest swobodnie, większa taka swoboda ruchu i dlatego, no mówię, no można się wygadać trochę i tak dalej, a przedtem nie można było, bo zaraz gumowe ucho było, no i już czaiło się za plecami, no taka była prawda, no. Czy tam gdzieś zaraz ktoś kogoś, już tam zaraz było wiadomo gdzie. Rozumiem. Dziękuję bardzo. To dla pana od nas. Myślę, że się zapytać, czy kojarzy pani datę 4 czerwca? A czy potrafiłaby pani nam coś o tym więcej powiedzieć? Miałam 8 lat. 8 lat, rozumiem. A pamięta pani z tego okresu czasu? Tylko z relacji rodziców. A mogłaby pani nam opowiedzieć te relacje rodziców? Ojciec startował do wyboru Rady Gminy, także w tym okresie, także było gorąco. Ale tutaj? Nie, nie pochodzę z Bydgoszczy. No wszystko to, co dzisiaj jest napisane w Gazecie Wyborczej, Ekspresie, to wiem od rodziców, prawda? Bo tyle zdążyłam spojrzeć w naszą lokalną prasę i przypomniałam sobie to, co opowiadali rodzice, kolejki, napięta atmosfera, maluchy w kolejce do stacji benzynowej po benzynę, której nie było i cała reszta. Ale ogólnie 4 czerwca Polska odzyskała tak w pełni niepodległość. Tak, a mogłabyś nam powiedzieć coś jeszcze więcej na ten temat? Po latach niewoli komunistycznej. Niewoli komunistycznej? Tak. Tak. A jak pani ocenia te przemiany, które nastąpiły tamtego dnia w naszym kraju? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A tego czerwca, tak o czymś to mówi, no. A może mógłbyś nam coś opowiedzieć z lekcji historii, którą wyniosłeś pan na przykład ze szkoły? Z lekcji historii niestety taka była przypadłość, że osoba, która mnie nauczała, no niestety nie była w stanie mi zapewnić takiej dawki wiedzy, która pozwoliłaby mi opowiedzieć państwu coś ciekawego o tym wydarzeniu, no niestety. Rozumiem. A do jaką szkoły pan chodził? Ósemka. Dobrze. W takim razie dziękujemy za wypowiedź to dla pana. Dziękuję bardzo. Do czego czerwca? Co było? Działo? Na pewno w szkole byłem, a to nie. Wolne wybory? Jeszcze? Mniej więcej. Nie, bo pamiętać autopsji nie pamiętam, bo jeszcze to nie było w planach, może ewentualnie. Chcesz powiedzieć, nie wiem, ze szkoły coś tam, nie wiem, od rodziców coś mówili? To właśnie za bardzo się interesowałem nigdy tam w Rzeszanie. Właśnie za bardzo, wolałem sobie gdzieś w szkole pospać na tego typu lekcjach. Gdzieś tam posłuchać, nie? Bo tam właśnie nie kręciło mnie nigdy takie rzeczy. No, kojarzę, że był podpisany komuną, nie? Porozumienie z Lechem Wałęsą i z tym, no, premierem, jak on to się nazywał, no, ten, no, zapomniałem nazwiska. No trudno. A co pan wtedy robił? No, tego czerwca? Pracowałem. Pracowałem w zakładach chemicznych. W zakładach chemicznych. Jak pan ocenia te przemiany, które nastąpiły tamtego dnia w naszym kraju? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Tak, tak. Bo mamy trochę luzu, nie? Tak. Tak, no i myślę, że to się polepszyło. Niektórym się polepszyło. Jak ktoś pracował, nie? To cóż, teraz mam, ja jestem teraz na emeryturze, nie? No ale, a jak ktoś nie pracował, no, to trudno się mówi, nie? Tak. No to... Nie wszystkie było opisane, nie? Że będą mieli dobrze, nie? A nie kończy się ta data panu z niczym specjalnym? Z pierwszymi wyborami chyba, czy coś takiego. Tak, a potrafiłbyś nam coś o tym opowiedzieć? Nie, może coś pamiętasz, a jeśli nie, to wyniosłeś coś z lekcji historii? Nie, wiem, że dzięki temu nie stoi tylko ocet na półkach i nie ma już wszystkiego na kartki. Tak, jak oceniasz te przemiany, które nastąpiły w naszym kraju? Pozytywnie czy raczej negatywnie? No raczej pozytywnie, raczej bardzo pozytywnie.
A dlaczego? No bo jestem wolnym człowiekiem. A nie, kiedy w tamtych czasach, no, nie było nawet wolności słowa. Z czym panu się ta data kojarzy? I co pan pamięta z tamtego czasu? Proszę pana, dużo pamiętam. Widzicie? Tak. Ja na diabła zagłosuję, żeby dostać 1000 złotych dla ludzi, dla dzieci chorych. Ja nie chcę dla siebie te 1000 złotych, bo ja mam co jeść, co się ubrać i ten. Ja chcę 1000 złotych, żeby... Ja mógłbym przekazać te 1000 złotych dla dzieci chorych. A słuchajcie, to co się w tej chwili dzieje, to o Polsce do nieba w ogóle. To jest nieco co szkodnego. Ja na diabła zagłosuję, żeby dostać 1000 złotych. A to, jak wy mówicie, ten 89 rok, to tak jak pisze, ostatnim premierem PRL-u, słuchajcie, wiecie kto był? No powiedzcie kto był. Ha, widzicie, tu was mam. Ostatni premier PRL-u. No? Mazowiecki. Tak. Tak. No sensie. Nie. Tak, bo proszę pana, to był Sejm kontraktowy. I proszę pana, mało to. Tam same ubowce i PZPR-owce weszli do tego Sejmu. Bo Kiszczak weryfikację robił, panie. Wiecie co, ta historia jest tak zabakwana, że szkoda gadać. A z czym ta data panu się kojarzy i czy pamięta pan coś z tamtego okresu? Chodzi mi o rocznicę... Nie pamiętam, bo miałem sama 7 lat, miałem. Aha, może kojarzy pan z Mazowieckiego. Nie jest źle, wam powiem. Chociaż mogło być lepiej, tak. Chodzi o naszych polityków, nie? Że... Kurde, kamera nie peszy. No gdzie ja? Polityków mamy słabych, bardzo słabych, no. Przykład, nasz prezydent. Obrady okrągłego stołu. Pierwsze wolne wybory, które przyczyniły się do upadku komunizmu. A jak pan ocenia przemiany? Zdecydowanie pozytywnie. A co pan tamtego dnia robił? Nie pamiętam, bo byłem bardzo młody wtedy. No ja tam w lasach raczej mało o tym wiem. No, słyszałem tam jakieś były protesty, ale... Mhm. No ja tak byłem raczej na uboczu, no ja jestem leśnik tam tej sprawy wówczas nie interesowałem specjalnie. Rozumiem. A jak pan ocenia przemiany, które nastąpiły tamtego dnia z perspektywy ostatnich 20 lat? Bo ja wiem o tym, ale przykładowo są takie sprawy jak były. Ja pamiętam za PRL-u, siedziałem 3 miesiące aresztu za kolegą Trybem. Teraz pan Ziobro zrobił sąd grodzki Trybem. Szedłem z kolegą, kolega był pijany. Dostałem 500 zł, siedziałem 3 miesiące, znaczy przepraszam, 10 dni. I to po prostu, nie wiem, to jest powtórka PRL-u, Ziobro być może jest dobry, ale w tym układzie, on to się wycofał potem, to zarządzenie, ale dla mnie to było jak po 50 lat, kolega był pijany i nie siedziałem. I dostałem od tego nawet udaru, no. Jak tu mieć sentyment do tego obecnego RL-u, czy trzeciego tego? Tak. Rozumiem. Bezrobocie jest, widzi pan, i co? Ja tu mam emeryturę 500 zł, bo też mi się nie podobał PRL, mi się nie podobał, ciągle przeciw, a teraz jest prawie to samo. No, prawie to, nie wiem, przygotowo Unia Europejska zgoda. Była Liga Narodów, nie dała nic. ONZ nie dał nic. Teraz Unia Europejska też nam nic nie da. Ja tak uważam. To jest moje zdanie, nie wiem, bo... Każdy ma prawo do swojego zdania. Natomiast proszę pana, że komu ci panowie da moi w Unii Europejskiej mają 120 tysięcy miesięcznie na nasze pieniądze. Jak to rozumiem, nie wiem, to prędzej się pójdą, nie się rozleci.